Henryku, Baborówko Horse Show to nowa inicjatywa w kalendarzu zawodów jeździeckich. Skąd taka inicjatywa? Obserwujemy od kilku lat zainteresowanie w środowisku jeździeckim, w środowisku hodowców i właścicieli koni, potrzeby stworzenia platformy, w której mogą się właśnie spotkać hodowcy, właściciele koni i osoby, które tych koni poszukują, zarówno tutaj polscy nabywcy, jak i zagraniczni. I taką inicjatywę podjęliśmy, stworzyliśmy wydarzenie właśnie pod nazwą Baborówko Horse Show, połączenie międzynarodowych zawodów WKKW i aukcji koni sportowych. Przede wszystkim Ideą było to, żeby zorganizować właśnie aukcje koni, które mają predyspozycje do sportu w skokach przez przeszkody i WKKW. Udało się wyselekcjonować wąską grupę w pierwszym roku koni, które zostały zaprezentowane potencjalnym nabywcom. Jak to bywa na początku, Ten projekt się musi rozwijać, chcemy go kontynuować na pewno i mamy nadzieję, że w przyszłości te aukcje będą się kończyć wielkimi sukcesami i na to liczymy. Na pewno też wydarzenie uatrakcyjnia Puchar Polski WKKW, który tutaj w tym czasie był rozgrywany. Taka była idea, żeby połączyć właśnie zawody WKKW i aukcje koni sportowych. Puchar Polski WKKW to cykl rozgrywek, który już bardzo zakorzenił się w środowisku jeździeckim, w środowisku WKKW. To cykl, który rozgrywany jest na przestrzeni całego sezonu w całej Polsce. Eliminacje odbywały się od Sopotu po Strzegom na Dolnym Śląsku. 9 eliminacji i finał na zakończenie sezonu w Baborówku. Niezwykle emocjonujące rozgrywki do samego końca, do ostatniego przejazdu w skokach w kategorii seniorów te szanse medalowe się ważyły. Zwyciężył Mariusz Kleniuk, pokazał dwoma końmi tutaj świetną jazdę, wyprzedził Pawła Warszawskiego. Przed finałem zajmował trzecią lokatę właśnie za Pawłem i za Warszawskim i za Pawłem Spisakiem. Zwyciężył w tym finale w całym cyklu. Wielkie gratulacje dla niego. Drugie miejsce Paweł Warszawski, reprezentant Baborówka, z czego też się bardzo, bardzo cieszę. I miejsce trzecie wielokrotny mistrz Polski Paweł Spisak. A czy możesz powiedzieć, jak wygląda kalendarz wydarzeń tutaj w Baborówku? W tym roku powróciliśmy do idei organizacji dwóch dużych imprez międzynarodowych WKKW w Baborówku. Taka kolejność była też w 2012 roku. Powracamy do tego. W przyszłym roku ten kalendarz ze względu na Mistrzostwa Europy WKKW, które odbędą się po raz pierwszy w Polsce w Strzegomiu, musieliśmy przesunąć datę i ten Festiwal Jeździecki Baborówko, czyli największa impreza, którą organizujemy w Baborówku, odbędzie się w pierwszy weekend lipca. Druga impreza, czyli właśnie ta, którą teraz mamy przyjemność organizować, Baborówko Horse Show, ponownie na przełomie września i października. I myślę, że te dwie imprezy tutaj na stałe w kalendarzu zagoszczą i publiczność, i zawodnicy, i wszyscy, którzy na te imprezy przyjeżdżają, będą mogli tutaj nas odwiedzać corocznie. Z jakimi firmami współpracujecie przy organizacji Baborówko Horse Show? Staramy się budować grupę firm i instytucji, które nas wspierają. Wiemy doskonale, że takie imprezy jak ta tutaj mogą się odbywać tylko dzięki właśnie znalezieniu wsparcia finansowego, finansowania właśnie takich wydarzeń. Sponsorzy fundują nagrody, ale także wspierają nas w różnych aspektach logistycznych. Jesteśmy wdzięczni przede wszystkim tym, którzy od lat nas wspierają. Firma Concordia Ubezpieczenia, która wspierała cały cykl Pucharu Polski, firma Kuhn Maszyny Rolnicze, która jest z nami od ponad 8 lat i stoi z nami przy każdej imprezie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, jak przez te wszystkie lata nas właśnie wspierali. Także firma Stejko SA, firma Wechta, która od kilku lat wspiera festiwal jeździecki Baborówko i myślę, że tych firm, które wspierają nas, jest cała masa i one się cały czas też powiększają, z czego jesteśmy bardzo dumni i nie mogę zapomnieć o wsparciu przede wszystkim jednostek samorządowych, czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ale także Powiatu Szamotulskiego i Miasta i Gminy Szamotuły. I pytanie, które powtarza się za każdym razem, czyli o zespół organizacyjny tutaj u Was w Baborówku, bo jest on specyficzny. Jest specyficzny, bo pewnie
jak niewiele z imprez, to wydarzenie tworzone jest przez silny zespół rodzinny i tutaj jako rodzina prowadzimy firmę, gospodarstwo Baburówko i Ośrodek Jeździecki Pałac Baburówko. Wspieramy się wzajemnie, od wielu lat tak pracujemy, ale ten zespół rodzinny jest powiększany o całą rzeszę osób, które stoją z nami również od wielu lat i w tym miejscu chciałbym im serdecznie podziękować, bo tych osób jest też z nami coraz więcej, one są wiele lat z nami, tworzą tą imprezę i myślę, że każdy, który chociaż w minimalnym stopniu przykłada się do tej imprezy, może być z tego dumny. Dziękuję bardzo za rozmowę.